cztery najistotniejsze dla mnie wątki. To jest jeden, to jest taki, iż Marcin P. przyznał dzisiaj wyraźnie, iż sam odnosi wrażenie, że parasol ochronny nad tą firmą był w zakresie Urzędu Skarbowego. Ja podzielam jego stanowisko, ale aczkolwiek nie tylko w Urzędzie Skarbowym, ale ja myślę, że we wszystkich tych instytucjach. I druga sprawa, która też jest dla mnie oczywista po zaznajomieniu się z tymi tysiącami akt, jest taka, iż Marcin P. od swoich rzeczywistych mocodawców i od osób, które nie tylko prowadziły, ale kryły tą działalność, uzyskał obietnicę, iż krzywda nie stanie się jego najbliższej rodzinie. Po 8 miesiącach doszło do zatrzymania jego małżonki. To ma odzwierciedlenie również w jego postawie procesowej, bowiem on przestaje w tym momencie całkowicie współpracować z organami ścigania. No i Marcin P. dzisiaj potwierdził to, o czym Pani wielokrotnie mówiła, że takie urzędy jak na przykład urzędy skarbowe nic nie robiły, aby tak naprawdę zainteresować się kwestią finansową Amber Gold. Mówił, że te panie wyłącznie przychodziły na kawę i na ciasteczka, a to dość bulwersujące. Panie redaktorze, zachowanie urzędów skarbowych przez 3 lata, 3 urzędów skarbowych oraz później 5 lat kontroli w tych, 4 lata kontroli w tych spółkach, dla mnie wskazuje to wszystko na to, że był duży hamulcowy, który jakby po pierwsze pozwolił tej firmie działać, a po drugie, proszę Państwa, jeżeli po tylu latach kontroli jedyne co Urząd Skarbowy uzyskuje, to stratę 500 000 naszych pieniędzy, bo zwraca odsetki, bo przegrywa wszystko. Czy ja muszę Państwu coś więcej tłumaczyć? Następna kwestia, to będzie przy urzędach skarbowych, ale ja już to mogę dzisiaj powiedzieć. Najbardziej wyspecjalizowaną jednostką do kontroli trudnych podmiotów jest Urząd Kontroli Skarbowej, bo to jest co innego niż Urząd Skarbowy. On zajmuje się tylko i wyłącznie kontrolą, posiada najbardziej wyspecjalizowany personel. Urząd Skarbowy nas na co dzień obsługuje, oczywiście posiada również kontrolerów, ale to jest jakby zupełnie, powiedziałabym, inna liga. I teraz do kontroli firmy Amber Gold został wysłany Urząd Skarbowy, natomiast ten wysoko wyspecjalizowany przez kilka miesięcy kontrolował te spółki, które nie podjęły żadnej działalności gospodarczej. To też chyba dobrze świadczy o tym, jakie było założenie. Nie mam wątpliwości, proszę Państwa, dzisiaj po przeszło roku przesłuchań, że Marcin P. jest człowiekiem wymyślonym, postawionym, przeprowadzonym przez 3 lata tej działalności, chronionym do końca. Proszę zwrócić uwagę, on nawet temu nie przeczy. Przecież on na pytania o swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo swojej żony, swoich mocodawców, on wyraźnie odpowiada, że nie będzie, albo odmawia odpowiedzi na dane pytanie. Proszę zwrócić uwagę, oczywiście Marcin P. jest inteligentnym człowiekiem, on puszcza też sygnały do swoich rzeczywistych mocodawców, że może się ten moment jego milczenia zakończyć. Jest rzeczą niemożliwą, że przychodzi do Marcina P. na przykład pan Korytkowski, człowiek znikąd, który w zasadzie nic nie reprezentuje sobą, a on się z nim umawia, że przeleje mu 12 milionów, przelewa mu pierwszy 1 200 000, no bo więcej nie zdążył. Pan Korytkowski natychmiast wyprowadza te pieniądze za granicę, one oczywiście przepadają. Myślę, że jest chyba dla każdego oczywiste, że ci rzeczywiści mocodawcy po prostu wskazali, tego pana przyjmiesz i na to konto będziesz przelewał pieniądze. Proszę zwrócić uwagę dzisiejsza jego wypowiedź, że rzeczywiście wskazano mu na to, on nie chciał tego rozwijać. Oczywiście, że on wie, zna całą prawdę i rzeczywistość. Będzie pytanie takie, czy organy ścigane dzisiaj, i wierzę w to głęboko, będą w stanie do tego wszystkiego dojść, bo ówcześnie ani prokuratura, ani służby specjalne, ani w zasadzie żaden organ w Polsce nie był zainteresowany tym, żeby od niego uzyskać jakiekolwiek informacje. Przypomnijcie sobie Państwo wypowiedź prokuratury, która przeczyła artykułowi, który pojawił się w jednym z tygodników, gdzie było wprost napisane, że on się starał o bycie świadkiem koronnym. Ja pamiętam całkiem niedawno, jak pan prokurator z Łodzi wyszedł i powiedział, że nic takiego nie miało miejsca, a ja Państwu 2 tygodnie temu pokazałam protokół, który rozpoczyna się od tego, że na protokół Marcin P. mówi, że chciałby skorzystać z tego dobrodziejstwa i tutaj opisał 2 przestępstwa. Pierwsze to jest kwestia łapówki w urzędzie w Gdańsku. To postępowanie jest podjęte przez prokuraturę zaawansowane i się toczy. Druga to jest kwestia popełnienia przestępstw przez Michała Tuska. Oczywiście również umorzony. Dzisiaj Marcin P. powiedział, że w ramach tego, co zaczął mówić, odnosił wrażenie, że próbuje się z niego robić wariata. Prokuratura w ogóle nie podjęła tego postępowania, a strach tamtejszej prokuratury był tak daleko posunięty, że nawet nie odważono się przesłuchać Michała Tuska w charakterze świadka do tej sprawy.
Ale jeszcze służby specjalne, bo chciałem wrócić. Marcin Pecz, też służby i prokuratura nie badały sprawy, ale jednocześnie służby specjalne miały przekazywać pewne informacje Marcinowi i P. Podobno 5 osób takie informacje miało przekazywać, ale Marcin P. tak, 5 źródeł, ale nie przedstawia personaliów. Czy komisja być może wie, jacy to byli agenci czy funkcjonariusze? Może powiem tak, mamy pewną wiedzę, to jest wiedza, która już zalega w aktach Kancelarii Tajnej, więc nie możemy się z Państwem tym podzielić. Mogę tylko powiedzieć, że obecnie jest to przedmiotem dużego zainteresowania. Ja śmiało stawiam się również tezę, że tylko zadbano o to, aby tylko on miał postawione zarzuty, ewentualnie jego małżonka, bowiem to są osoby, które gwarantują, czy gwarantowały do tej pory, bym powiedziała, dużą szczelność i nieujawnienie informacji. Myślę, że postawienie w stan oskarżenia innych pracowników, którzy dużo widzieli, może to zasadniczo zmienić, bowiem no, taka jest charakterystyka procesów karnych, że ludzie w momencie, w którym mają, zaczynają mieć postawione zarzuty, po prostu odświeżą się pamięć i mówiąc wprost, nie chcą po prostu dostawać wyroków za innych ludzi. A czy Państwa zdaniem jest jakiś rodzaj gry między Marcinem B. a jego mocodawcami? No chyba Pan nie ma wątpliwości, jak Pan słyszy te półsłówka i te sformułowania. Nie ma dla mnie wątpliwości, że Marcin P. nie mówi tego przez przypadek, mówi to celowo, te zdania urywa. Ponadto no, ta jego cały czas istniejąca obawa o własne życie i zdrowie zapewniam Państwa, że Marcin P. nie obawia się współwięźniów przebywających w zakładzie karnym. Myślę, że on wie, z kim robił interesy i jak to się może skończyć. Ale z drugiej strony też jest ciekawy wątek, że człowiek, który współpracował, dostał się do służby więziennej, miał kontakt, co też może być formą ostrzeżenia dla Marcina P., że potrafimy zrobić w taki sposób, że tacy ludzie mogą do niego dotrzeć. No to jest rzeczywiście też element do wyjaśnienia. Po miesiącu pracy w zakładzie karnym młody funkcjonariusz dostaje się do więźnia no i opowiada o tym, jak współpracował wtedy, kiedy funkcjonował Amber Gold. No to rzeczywiście jest kolejna wpadka polskiego wymiaru sprawiedliwości. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest też reakcja Marcina P. On dość czytelnie to odbiera i od razu zgłasza przełożonym, już prosi, aby ten funkcjonariusz więcej nie pojawiał się w jego otoczeniu. Czuje się zagrożony. Marcin P. nie chce zdradzić pomysłodawców Amber Gold, ale czy dzisiaj już można powiedzieć, że ona została wymyślona po to, żeby osłabić i doprowadzić do bankructwa LOT, czy to się pojawiło dopiero na jakimś etapie? Jeśli chodzi o mój tok myślenia, dopiero na pewnym etapie. Nie miałam żadnego założenia przystępując do prac komisji, ani też nie znałam materiału. I dla mnie teza o tym, że linie lotnicze powstały tylko i wyłącznie w tym celu, aby doprowadzić do upadku LOT-u i po prostu sprzedać polski rynek, to jest jakby kwestia miesięcy czytania dokumentów. Już drugi raz Marcin P. odmówił odpowiedzi na pytanie, czy się kogo się obawia, potwierdzając tym samym, że się obawia, kogo się obawia, klientów, współwięźniów. Myślę, że skoro się kogoś obawia, to ma się kogo obawiać. Jeżeli zacznie sypać swoich mocodawców, to może się bać ich. Jeżeli nie, to może się bać klientów, których okradł. No, przy takiej operacji, przy tak wielkiej skali, gdzie ludzkie nieszczęścia, oszczędności całego życia zostały zmarnotrawione, albo jakieś fikcyjne lokaty, przecież wiemy, że blisko 100 osób, które zainwestowały duże pieniądze, to byli bezrobotni, ludzie, którzy nie mieli pokrycia, skąd w ogóle wzięli te pieniądze, więc przez Amber Gold próbowano przeprać różne kwoty. Kto za tym stoi, za poszczególnymi wpłatami, no to jest bardzo trudne do ustalenia, ale na pewno jeśli są to pieniądze, które nie mają ujawnionego źródła, stoją za tym nieczyste interesy. Czy to jest z łapówkarstwa, czy z korupcji, czy z prania brudnych pieniędzy, czy z handlu narkotykami, czy z jakiegoś innego źródła nielegalnego, no ale za tym stoją pewnie ludzie, którzy nie są kryształowi. 5 źródeł przecieku z ABW, czy to mogli być tylko 5 poszczególnych agentów, czy jeszcze ktoś próbował go ostrzec? No nie wiemy, będziemy szukać tego, ale to rzeczywiście jest ciekawe. To znaczy, że służby za czasów Platformy ciekły jak durszlak. No, wszystkimi możliwymi kanałami donoszono do Marcina P., że niedługo będzie wejście, że jest podsłuchiwany, że jest kontrolowany i tak dalej. No to pokazuje, że służb nie było. No, państwo właściwie
ktoś powiedział, funkcjonował teoretycznie, no tutaj coś więcej. Tu po prostu funkcjonariusze zdradzili państwo, donosząc do przestępcy o działaniach przeciwko jego przestępczej działalności. Jak to możliwe, że Donald Tusk według słów jego syna wiedział, że to jest lipa i pozwolił w dalszym ciągu pracować synowi? Wygląda to, jakby był do tego jakoś zmuszony, bo przecież normalny człowiek, wiedząc, że syn jest zatrudniony w lipie i będąc w dodatku premierem, mówi natychmiast się zwolni stąd. Zakłada pani, że Donald Tusk to normalny człowiek?